Siemano, z tej strony Kosiorski. Jak widzieliście, udało mi się wyrosować nową festiwal postać. W zasadzie to nie wiem, jak się go czyta. Hildegard? Nie wiem, chyba, bodajże. W każdym bądź razie udało mi się go wylosować. Mój jeszcze nie ma za bardzo wbitych linków, a jako, że to jest link Big Bad Bosses, to jest bardzo wymagany link do wbicia na 10 poziomie. Drużyna, jaka zrobiłem, jest dosyć kiepska. I w sumie będę grał i dopiero potem zobaczycie, co się będzie działo. O 7 linków, 7 orbów to jest idealny motyw dla wirusa, ponieważ on wtedy ma mnóstwo redukcji i 70% redukcji obrażeń na pierwszej pozycji. Jeszcze po otrzymaniu ataku będzie miał więcej atak def, no i 8 milionów bije. Dobra, Hildegard ma mało kategorii i co najgorsze, nie ma go pod liderem zamasu. Znaczy, tak naprawdę jest, no bo możemy go nawet mieć na 150 liderski i już bym to wolał zrobić niż tą teraz, co widzicie, dziwną drużynę. Ona też jest taka dziwna ze względu na ten event, po prostu chciałem fizycznych i intów tutaj tylko wybrać, żeby mieć jakąś przewagę typu. O, nie zrobił uniku. O, teraz jest unik. Generalnie jest to postać, która polega na unikach. I to jest jego mocna strona. Jak widzieliście, miał 700 tysięcy defensywy, co nie jest małym wynikiem, ale nie ma nic poza tym, znaczy no, ma uniki, więc czyste numerki i uniki. Zwiększa sobie def na stałe, co prawda na super ataku, więc to też jest miły dodatek. Ale atak def, jak widać, tu ma na 5 tur 100%, czyli generalnie i tak go nie będziemy chcieli mieć nie wiadomo jak bardzo długo w tej pierwszej, no bez transformacji, a transformacja to jest trzecia tura przy 70 lub mniej procent zdrowia. Czyli teraz musimy po prostu trochę oberwać obrażeń, ale bez przesady, żeby przeżyć. Myślę, że w ten sposób damy radę. Golden Freeza lepiej by wytankował od tego. Hop, 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 ty nie masz linków oczywiście. Metal Coolera, ale no, potrzebujemy też oberwać trochę obrażeń, a raczej nie skiniemy, mam nadzieję. Drużyna, tak jak mówiłem, typowo pod kolor, pod ten event, żeby coś przeżyć. Nie podoba mi się ona bardzo. Przeżyjemy? Wow, chyba nie przeżyjemy. Janemba na końcu zginie. To jest też największy minus tego Metal Coolera. On niby ma revive'a, ale co z tego, że on ma revive'a, jak reszta drużyn zginie, która nie ma. W sensie, gdyby on zginął, byśmy się odnowili teraz, byśmy żyli. A że nie zginął, a tylko wystawił naszą resztę drużyny na śmierć, to właśnie się zdarzyło, tak jak się zdarzyło. No, postać do usunięcia. Taki karniwal. Dobra, wracamy. Nowa gra rozpoczęta. Mamy już czwartą turę. Oni od trzeciej tury mogą się transformować. Zobaczcie, ten po jednym superataku, czy też dwóch, już nawet nie patrzyłem, i chyba dwóch unikach. No już ma 500 tysięcy defensywy, co jest spoko, spoko wynikiem. Co też tutaj ma znaczenie, mamy aktywowany Big Bad Bosses, czyli 25% atak def. Zobaczcie, jak to dużo daje. 375. Hop. 300, czyli 75 tysięcy defensywy z tego linka tak naprawdę dostaliśmy, co jest super. Teraz, żeby po prostu zaprezentować, co on robi po transformacji, przeniosę psa, transformuje tylko jednego. On tu na początku, jak widać, ma 70, great chance to dodge, czyli da evade enemy attack, czyli 70% szansy na unik. Weźmiemy frienda, niech on pokaże w sumie. To jest też myk, że przeważnie te postacie, jak się transformują, drugą jak zostawimy, to jest takie coś mega kozackie. Wszystkie linki aktywowane, defensywa mu trochę spadła, teraz widzimy. Nie zwiększa sobie już defensywy na super ataku. Ma dodatkowy atak jak atakuje, dodatkowy atak def. Jako pierwszy atakujący, zobaczcie, i szansa na critical, czyli damage będzie większy na tej pierwszej pozycji. Co on tam jeszcze ma? Robi dodatkowy atak, który może być super atakiem. Nadal ma 70% szans na unik i zrobi dodatkowy super atak po zrobieniu uniku. Także no, idealnie na pierwszą pozycję postać. I dodatkowo robi critical hit i dodatkowe 10% uniku.
z każdym unikniętym atakiem. Czyli czy już jak zacznie robić jeden dodge, to będzie miał już coraz więcej szansy na to naprawdę kosmiczną. I co ciekawe, od następnej atakującej tury zrobi uniki wszystkich ataków, jeżeli zrobi trzy ataki w walce. Czyli jeżeli tu jest trzy ataki, tu widzimy na pierwszą pozycję, to teoretycznie w kolejnej turze on powinien już mieć 100% szans na unik. Jeżeli wtedy zrobi znowu trzy, to w kolejnej 100%. Także takie nieskończone mnóstwo uników. Chyba nie będę go transformował, no bo... Niby zobaczcie, bardzo wielka jest różnica ze względu na linki i teraz dużo uderzy, bo no, full linki aktywowane. Ale niech będzie, że go pokażemy w takim pięknym świetle, co ta postać potrafi zrobić. Let's see. Jak nie zrobi uniku, to będzie nieciekawie. To nie, to... O! Załamałbym się. 12 milionów. Jest to wysoki wynik. Generalnie go używałem z innymi postaciami, robił tam 10 czy coś o 13 na drugim. Także robi duże obrażenia, nawet bez takich wszystkich linków aktywowanych, a większość linków na nim jest naprawdę ciężko aktywować, żeby można było coś takiego, co teraz widzicie, zobaczyć. Czy on go... O, i unik, jeszcze jeden unik. No i w następnej turze ma 100% szans na unik. Także postać pod tym względem jest świetna. Jak widzieliście na początku, w pierwszej transformacji ma 70% też szans na unik, ale nie zawsze wchodzą te dodże. No mam nadzieję, że go w sumie to bez znaczenia, czy go pokonamy teraz. Lepiej jakby nie, to szybko by kolejna tura minęła. I właśnie tak się stało. Wirus, dawaj, active skill. O fuck, myślałem, że on robi jakiś damage. Trudno. Chcę tylko wam pokazać jeszcze jedną kolejną turę. Nie będę przechodził całej tej walki, tylko zobaczymy, ile zrobi w następnej turze. I 8,8 milionów. Wirus też jest spoko. Właśnie to jest najgorsze, że jeżeli wychodzi taki Eza jak ten Wirus i on się wydaje fajny, nie ma do niego żadnej drużyny, a jak się znajdzie jakaś drużyna, gdzie go można użyć, nie mówię, że ta jest drużyna dobra, bo nie jest, bo tu tylko jeden link ma z nimi, to zaraz Janemba się też fajnie z nimi linkuje, co jest dużym plusem, tylko że Janemba no, potrzebuje swojego Eza. No i właśnie, żeby to nie... Tak jak mówiłem, Wirus nie ma z kim grać, a jak już będzie z kim miał grać, to pewnie będzie nieużywany. Ale tu nawet spoko to wychodzi. Janemba potrzebuje troszeczkę jeszcze Elza, ale no, raczej daje radę w większości przypadków. Dobra. Berserk nie jest aktywowany. Nie mamy iluś tam poniżej 50% zdrowia, a to wtedy to było takie full combo wszystko. Nadal niech będą wszyscy. Zobaczcie, ten już 500 tysięcy defensywy, bez hidden potencjału, na tym orbach dałem uniki, niech sobie ma, jako że to jest in postać, też ma uniki, jedziemy takie coś i takie coś. Janemba chyba też ma przeważnie problem tutaj z ki, akurat ta rotacja mu fajnie pasuje, no i unik, tak, tylko że zobaczcie, tu będą, a trzy ataki, czyli on w następnej turze znowu ma 100% na unik. Także bardzo fajna postać i mówię, no ja bym go niekoniecznie używał w tej konkretnej drużynie, bo sam z siebie no, ma kiepskie na ten moment alternatywy drużynowe. W zamasu drużynie będzie miał tylko 150% leader skill, ale to lepsze, no będzie użyteczny tam, tak? Coś będzie robił i tak, a tu piękne 3 super ataki po ponad 10 milionów i uniki, a zwykły podstawowy 5 milionów, nie, fajnie to wychodzi. No także no, cieszę się, że wyleciał, oczywiście no, nadal jestem zdania, że fajnie, że jest, ale bez przesady pod względem wydawania kamieni, nic ponad promocje. Będą, to są postacie dużo o wyższym poziomie użyteczności niż oni. O wow, o wow, właśnie o to mi chodzi, to jest, to już są, generalnie to już jest, cała ta gra to wymaga już nowego typu postaci. To co się dzieje na rocznicy, to jest już inny level trochę do Kana. I też fajną rzecz ktoś napisał, jeden komentarz, że nie wydajemy nic kamieni oczywiście, czekamy na rocznicę, bo to są lepsze postacie, ale ktoś lepszy napisał komentarz, że kolejna rocznica nie będzie przecież w lipcu, tylko w lutym, czyli pół roku od tej rocznicy. Także to będzie
ciekawy okres ogólnie wydawania kamieni w tej grze. Zobaczymy, jak oni sobie z tym poradzą i jak my się będziemy bawić w tej grze. Trzymajcie się, cześć.